punktu. Dobrze, proszę Państwa, jedna uwaga, bo nie chcę ani przedłużać dzisiejszej sesji, ani wprowadzać czegoś w trybie nagłym w połowie sesji. Natomiast wynika to jakby z prac remontowych w roku bieżącym. Zapowiadam, że na następnej sesji musimy podjąć uchwałę korygującą rozdział środków, znaczy nie tyle rozdział środków, listę na rzekomo remontów dróg na 2013 rok, gdyż po pierwsze na ulicy Chełmońskiego przy remoncie chodnika wynikła konieczność zrobienia również nakładki asfaltowej przy chodniku, bo po prostu tworzył się taki lej, że ten chodnik, mimo że byłby wyższy, ludzie mogliby po nim chodzić. Samochód przejechał, to każdy byłby tam maksymalnie mokra, przy okazji wyglądało idiotycznie, bo były dwa spadki, taki rynek. Trzeba było zrobić nakładkę asfaltową, to zwiększyło koszty zadania i w związku z tym to, co zapowiadałem na sesji, gdy głosowaliśmy tą uchwałę, ulica na Zielonki, która była ostatnia planowana w tym roku, wejdzie jako pierwsza w przyszłym, bo zostanie zrobiona w minimalnym zakresie prawdopodobnie. I w tym zakresie zrobimy korektę oraz korektę jedną, to my zgodziły się w związku z tym, że były tam trochę większe nakłady niż planowano na Chełmońskiego, to kontynuacja zadania spadnie o dwie pozycje. Taką propozycję przedstawię Państwu na kolejnej sesji. Przepraszam, że nie ma tego od razu, ale będzie na następnej sesji po prostu. Ale mówię publicznie, żeby nikt nie powiedział, że nie będzie, albo że się zdziwił, że jest, żeby nie było. Dobrze, przechodzimy do punktu 7 projektu uchwały Komisji Programowej Komisji Infrastruktury. No, daję do komisji. Punkt A, projekt uchwały w sprawie ustalenia prawa użytkowania w działkach, na działkach nieruchomości na... Ja myślę, że szybko wyjaśnię. Szanowni Państwo, wniosek Wydziału Skarbu Miasta. Miasto prowadzi postępowanie w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania na działkach w nieruchomościach oznaczonych jako działki ewidencyjne. Etc. pomijam. Chodzi mi o, powiedzmy, mówię tutaj zapisy, o trzy. Mamy trzy punkty rozmieszczone na terenie naszego miasta. Jeden dotyczy Krowodrzy, mamy tutaj ulicę Opolską i Bramowską. Chodzi o reklamę, jest to reklama wielkopowierzchniowa, na tyle technologicznie zaawansowana. Powiedzmy, mówię, że w jakimś tam stopniu wywołała troszeczkę burzę na Komisji Infrastruktury, bo nasze zdania były dosyć podzielone w tym zakresie. Każdy z nas inaczej, powiedzmy, mówię, odbiera wpływ reklam, powiedzmy, na bezpośrednich użytkowników ruchu drogowego. Komisja, mimo, powiedzmy, mówię, różnicy zdań, wypracowała konsensus. Konsensus polegał na tym, że komisja będzie wnioskowała o wydanie negatywnej opinii. Uzasadniła to tym, że przy głównych traktach komunikacyjnych wszelkiej maści nadmiar reklam, które zaistniały w naszej przestrzeni w ostatnim czasie, mogą przyczynić się i przyczyniają się tak naprawdę w tym zakresie do... Jakie było zdanie szczególnych członków komisji? A próbują za bardzo użytkowników ruchu drogowego i przyczyniają się do powstawania kolizji drogowych. Dlatego komisja prosi o wydanie i poparcie opinii komisji w tej kwestii, a brzmi ona decyzja, opinia negatywna. Są jakieś pytania? Proszę, podaję do pod głosowanie, kto z Państwa jest za przyjęciem. Kolejnego druku 7b, projekt uchwały w sprawie uchwalenia lokalizacji bez celu publicznego przy ulicy Sosnowieckiej na drugi, oddaję głos na koniec. Temat kontynuacji budowy sieci cieplnej dobrano w drugi, to jest rozszerzenie drugiego etapu, który na wcześniejszych sesjach przyjęliśmy pozytywnie. Dotyczy krótkiego fragmentu przedłużenia po prostu sieci na ulicy Sosnowieckiej 10 do kolejnej działki. Nie ma szans. To krótsza, no to nie zazoru do galerii Bronowic, przechodzi z Krzeszności przez Jasnogórską i idzie do pierwszego dewelopera, który będzie budował osiedle. Ale w porządku będzie.
Będzie dalej. Tomek jest już trzecim deweloperem. Beatka, Beatka. Tomek, dlaczego nie chodzi, bo za daleko nie jest. Widzisz. Czy są jakieś pytania? No, no, no. Proszę Państwa, dynamicznie zbliżamy się do końca, więc proszę. Są jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym poddaję to głosowanie, to z Państwa jest zawsze przypomnienie. Dobrze, 17 za 0 jest wstrzymujący. Przechodzimy do 7C projektu uchwały w sprawie ustania warunków zabudowy na inwestycji przy ulicy Proszowickiej w Krakowie. Kto z Państwa referuje? Zaraz widzę wniosek od nas i budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi, zagospodarowanie terenu, budowy, wjazdów, działek przy ulicy Proszowickiej. Charakterystyka inwestycji, wysokość budynku 13,5 metra, szerokość 16 metrów, kondygnacji 4 kondygnacje, jedna podziemna, jedna parterowa i dwie nadparterowe, czyli w tym zakresie mamy budynek 4 kondygnacyjny przy ulicy Proszowickiej. Przypominam tylko konsekwentnie członkom Rady, że w tym wniosku już żeśmy podejmowali decyzję, argumentując to powiedzmy nadmiernym obciążeniem i skutkami społecznymi w stosunku do ludności zamieszkałych w tym obszarze. Tutaj w jaki sposób zniszczonej i niewydolnej infrastruktury drogowej, jak i również braku ciągów pieszych. Komisja podtrzymuje konsekwentnie z determinacją swoje stanowisko i prosi o wydanie opinii negatywnej. Dziękuję. Są pytania? W związku z tym poddaję tylko głosowanie. Z Państwa jest Przechodzimy do punktu 7.2a, projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego porozumienia przy ulicy Adama Marczyńskiego w Krakowie. Oddaję głos Pani. Otrzymaliśmy zarówno od Straży Miejskiej, jak i Policji opinie na temat nienaprawnego zachowania się dotychczasowych lokatorów przy ulicy Marczyńskiego. W związku z tym wnioskuję o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego. Przedłożenie opinii pozytywnej. Opinii pozytywnej. Bo pamiętacie Państwo, żeby tutaj umowy nie przedłużyć. Tak. Dobra, są jakieś pytania? Tak, w związku z tym poddaję duch pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 17 za 0, przeciw 0, wstrzymujących. Przechodzimy do punktu 8. Oświadczenie komunikaty. Zanim oddam głos radnym, asumuję radną odwołaczkę. Etat do poczynu komunikatorowi. To takie dwie kwestie. Proszę tego nie odbierać personalnie w żaden sposób, nikt, ale też o tym pamiętać, bo mówimy o sytuacji, w której radni w niektórych momentach podejmują inicjatywy wykraczające poza możliwości radnego, ba poza możliwości przewodniczącego. To znaczy, trzeba pamiętać o tym, że radny nie reprezentuje całej rady dzielnicy, reprezentuje samego siebie. Rady dzielnicy przewodniczący reprezentuje, ale nawet przewodniczący nie może składać zobowiązań za całą radę. Trzeba o tym pamiętać. Chodzi mi o wiele, w ostatnim czasie kilka było sytuacji, żeby nie było, że ktoś to odbiera personalnie do siebie. Kilka sytuacji, że ktoś tam coś komuś obiecał albo powiedział, że rada zrobi tamto albo siamto. A tak być nie może, bo potem robi się z tego nieprzyjemna sytuacja. I proszę, żebyście no, jakoś to szerzej zgadniali albo jakoś inaczej załatwiali. Bo aczkolwiek nie mówię o sytuacjach, w których dzwonicie do skitu i tam kogoś opieprzacie albo naciskacie, bo to jest prawidłowe działanie, bo inaczej się nic nie wydarzy. No. To jest jedna rzecz. A druga uwaga. Również rozumiem, że jak radny wychodzi z sesji, bo się przedłuża, bo dzisiaj była rzeczywiście dłuższa, to jest normalne. Ale jak wychodzi, nie wiem, czy zdążą zgłosować, to jest źle. Dlatego informuję, że jeśli ktoś znowu wyjdzie bardzo szybko z sesji, to będziemy ponownie przeliczać listę. Zresztą nie ma jakichś konsekwencji tego, poza tym, że to są połowy, ale to nie jest jakaś wielka konsekwencja. Ja fakt, że jedni potrafią siedzieć
końca, nie. Nie chodzi mi o to, co chodzi pod koniec, bo tak mówię. Każdy czasem to ma takie sytuacje, ale... No. Dobrze, tyle moich komunikatów, nie daję rozmowy. Powiadomić 6 listopada, tydzień przed sesją. We wtorek komisję. O 16.30 komisja edukacji. O 17.00 sport i planowanie. O 17.15 komisja społeczna. I o 17.30 komisja infrastruktury. 6 listopada 2018. Panie robiąca, komisja do spraw wydarzeń kultury. Godzina Zróbcie o 17.15, przyjdźcie sobie jednocześnie na 17, ale ma być... Po prostu mamy dwa posiedzenia pełne. Nie, że jedna osoba jest dwóch na raz. O to. Nie teraz, nie dlaczego, że z miesiąca, a nie przez miesiąc odpowiedź. Nie wiem, pan nie to dlaczego mi przyszła do biura na 16 sierpnia. No dobrze. Nie. Każdy musiał przyczynić. Okres czasu nie było. Dostaliśmy odpowiedź od pana dyrektora, to jest pan dyrektor powiedział. Kultury w Urzędzie Miasta Krakowa, której pozostaliśmy potraktowani, że powiem, dosyć dziwnie. Zgadzam się, powiem, jak sprawa w ogóle była. Od strony formalnej. Od strony formalnej obiekt do rejestru zabytku może wpisać z Urzędu Wojewódzkiej Konserwacji Zabytków lub wnioskować o to właściciel dzierżawca. Oczywiście konserwator może wpisać obiekt, który nie jest w prostu państwa, miasta, tym, a który tak samo. To minister kultury i dziedzictwa narodowego działa coś takiego jak oddział ochrony zabytków, czyli inaczej miejski konserwator zabytków jest w Polsce. Pewne kompetencje do konserwatora. Do tych kompetencji należy między innymi wnioskowanie o wpisywanie różnych obiektów do wojewódzkiego konserwatora. Naszej uchwały było to, żeby ktoś się tą sprawą zajął, prawda? Ponieważ my nie możemy formalnie występować do władz wojewódzkich, więc dostąpiliśmy do pana prezydenta, który potem ma pana dziedzica, konserwatora i podaje, żeby to tylko 14 mieszkańców stanowiło. Więc pan wrócił do przedmiotkę do pana dziedzica. No i co nam pisze pan dziedzic? Pan dziedzic pisze nam, wyjaśnię nam najpierw ustawę, na której tak gdzie tutaj wie, że może wpisać ten właściciel, ten, a później pisze, to ponieważ to nie jest własność gminy Kraków, bo prezydent Wojewódzki. Jedyne pytanie jest takie, czy rzeczywiście organ miejski może wnioskować wydanie takiej decyzji na teren, który do niego nie należy? To nie chodzi o wydanie decyzji. Decyzję może wydać wyłącznie wojewódzki. No wiem, ale wnioskować o nią może... Właściciel nieruchomości. Może każdy obywatel o to wie. A czy w związku z tym
wojewódzki konserwator może wpisać na rejestr coś wbrew woli właściciela. Oczywiście. Dobrze, jeszcze raz. Ja samo to Ja chciałam zaprosić na komisję praworządności 25 października w czwartek na godzinę 17. 20 którego? 5, jeśli to jest czwartek. Przewiduję, że to żyje. Mam nadzieję. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze wyjaśniłem Wasze, bo tam się szybkie zapisywanie. Na 17? Pewnie proszę nie odebrać negatywnie. Nie powinno być to terminowo, natomiast Marusza przyjrzał terminowe dopilnowanie bardzo dobrze. Marusz ma zjadł niektóry wirus. Dobra, są jeszcze jakieś komentarze, doświadczenia? Przyjmujemy zakłady na razie. Dobra, to za okres wakacyjny. Wygramy 2-3. Wszystko powiedzieliśmy, dużo nie do ostatniego punktu, w związku z tym zamykamy sesję 20:00. Dziękuję.